Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj kolejny mamuśkowo-domowo-dziecięcy vlog. Jeżeli przypadkowo trafiłaś na mój kanał, to zachęcam Cię do subskrypcji, a jeżeli oglądasz i nie subskrybujesz, to pauza, subskrybuj dzwoneczek i wracaj do oglądania. Ja zapraszam Was na dzień ze mną i z Juliankiem, to połowa dnia, a druga połowa dnia z resztą mojej rodzinki. Julianek już je swoje śniadanie, a ja cały czas mam w głowie krecik, krecik zielony, ma berecik. Nie wiem, czy też tak macie, że wstajecie rano i od razu taka muza o Was w głowie, a to wszystko przez to, że Julianek ostatnio kocha hity i lecą na okrągło i po prostu, wiecie, to już się tak zakorzenia w mózgu, także zamiast jakieś fajne muzyczki dla dorosłych, to mam takie hity. Ja zaraz będę jadła swoje śniadanko. Dla tych, którzy nie wiedzą, jestem na diecie pudełkowej, 2000 kalorii, więc tak, zaraz pudełeczko wjeżdża. I co? I lecimy z tym dniem. Zero planu, totalnie spontanicznie, zajmowanie się dzieciaczkiem, pewnie jak zwykle praniem, później odbiór Mikołajka, później czekam na paczkę i mam wielką nadzieję, że ona dziś przyjdzie, że Wam dziś ją pokażę i trochę więcej powiem. I się pochwalę jakimiś rzeczami. No to dobra, nie chcę zapraszać, bo jeszcze paczka nie przyjdzie i tyle to będzie. Dobra, dzisiaj Wam będę pokazywać posiłki, śniadanko, trzy jajeczka. O, trzy jajeczka w sosie śmietanowo-koperkowym i chlebek. Dobra, kochani, chwilę tutaj do Was może pogadam, jak mi Juleczek pozwoli. Tu koce, poduszki. Wybaczcie, ja tego specjalnie jakoś nie sprzątam, bo nie będę udawać, że mam tu nie wiadomo jaki porządek, bo nie mam, więc nie będę ściemniać, tak? Leżą tu koce i poduszki, ale nieważne. Przynajmniej coś w tle się znajduje. Słuchajcie, aktualizacja informacji, ponieważ dzisiaj jest czwartek. I wyobraźcie sobie, że jak ja w poniedziałek, widzieliście poprzedniego vloga i ja trenowałam, zrobiłam trening pomimo tam kataru i tak dalej. No Juluś, jest kanapeczki. Gdzie to ma być? Tak, trenowałam, to wyobraź sobie, już następnego dnia nie trenowałam, czyli wtorek, środa miałam przerwę, dlatego że po pierwsze, boli mnie kolano, ale to, że boli, to nic, bo ja cały czas ćwiczę z takim bolącym, podczas treningu mnie nie boli, tylko w codziennym funkcjonowaniu i w żaden sposób ono mi nie przeszkadzało w treningu, ale nagle zaczęło mnie boleć bardziej, wiecie, o co chodzi, już nie tak, że spoko, spoko, tylko już coś się dzieje. Do tego wstałam rano we wtorek i coś mi tak trochę plecy bolą, coś mi tak kręgosłup boli. I tak wiecie, obserwacje, obserwacje, myślę sobie, a zrobię trening, rozrusza się, będzie lepiej. Ale był taki moment w ciągu dnia pod wieczór, że byłam sama z Juliankiem i wyobraź sobie, leżałam na ziemi, coś tam się bawiliśmy, wstałam i słuchajcie, tak mnie zaczęło boleć. Od razu przypomniała mi się rwa kulszowa, którą miałam w ciąży, że tak samo się zaczynało i już po prostu nie, taki stres. Potem zaczęłam wieszać pranie i normalnie już skarpetek i majteczek nie mogłam powiesić na niższych tych drążkach. Tylko na tych wyższych, bo już nie byłam w stanie się schylić i wyprostować. No to mówię, to jest ten moment, w którym trzeba sobie po prostu odpuścić. Śmieję się z tego tła. Jestem taka niejutubowa, nie? Taka nie jak wszystkie youtuberki, że wszystko wyniuniane. Ale wydaje mi się, że takie jest lepsze niż takie naściemniane. Ale dobra. W sensie może nie naściemniane, ale takie dbanie o najdrobniejszy szczegół. Ja tak zawsze dbam bardziej, jak są pogadanki, siedzę tam w pokoju i mówię, a jak takie domowe, to jest domowo po prostu. Dobra, przepraszam, nie zbaczając tematu, ja stwierdziłam, że trzeba po prostu zrobić sobie przerwę, obserwować, zobaczyć co dalej. Później tam po 10 czy 15 minutach mi przyszło z tymi plecami, ale to już był sygnał, no że no nie będę ćwiczyć, bo po prostu zrobię jakieś jedno ćwiczenie i nic z tego nie wyjdzie, już się nie wyprostuję. Zrobiłam przerwę, wczoraj było już trochę lepiej, ale wiedziałam, że też muszę zrobić przerwę, bo dalej coś tam mnie kuje, coś jest nie tak. No i dzisiaj jest ten dzień, że czuję, że lepiej z kolanem, lepiej z plecami i mam takie coś, że dzisiaj robię trening na chwilę obecną. Zobaczymy, co będzie dalej. Także chciałabym podjąć próbę i zrobić. I a propos, słuchajcie, wyzwania, bo tak wczoraj miałam właśnie taki dzień, to też chcę Wam powiedzieć dla tych odchudzających się i mających doły, wzloty i upadki, nie mogących sobie poradzić właśnie gdzieś tam z emocjonalnym jedzeniem. No to powiem Wam, jak u mnie wczoraj było. Złapał mi taki właśnie lekki, duży, kurczę. Robię to wyzwania, właściwie wszystko pod górkę. 2 tygodnie przerwy, bo
choroba. Później tydzień treningu i później znowu te plecy i no co, znowu kolejny tydzień przerwy i tak w kółko. I właśnie, najpierw pierwsza myśl, że o, jeść mi się chce, bym, wiecie, zajadła smutki, nerwy i stresy. Gdzieś tam mi ręka chodziła, słuchajcie, to z takich moich grzechów to w ogóle jestem się taka mega dumna, bo tylko zjadłam chyba pół maskoła łyżki orzechowego, tak sobie podjadłam, bo był na widoku. I zjadłam dwie cieniuteńkie takie kromeczki z bułki, posmarowane serkiem Almette, bo już byłam głodna. To tak, ale co nie ma co tłumaczyć, normalnie bym tego nie zjadła, ale jestem z siebie dumna, że tak mało, że powiedziałam sobie stop, że spoko, przecież zjadłam tylko dwie kanapeczki, pół łyżki masła orzechowego i tak pewnie dziś schudnę, więc super. I taką, wiecie, rozmowę w sobie przeprowadziłam. Po pierwsze, że nie warto, po drugie, że zajadając te stresy, nerwy i smutki, nie będzie mi wcale lepiej, tylko będzie mi gorzej, bo jeszcze dojdą wyrzuty sumienia. Po trzecie, lepszy jest taki dzień, w którym nic nie schudnę albo schudnę 0,01 grama, niż przytyję, wiecie, pół kilo. Wiadomo, że nie przytyję w jeden dzień pół kilo, ale chodzi o to, że jak wczoraj bym się najadła, to pewnie już dzisiaj bym myślała, a już, wiecie, to już wszystko bez sensu, zarzucać wyzwanie do kitu, nie mogę trenować, w ogóle tak, teraz tydzień się najem i wrócę do treningu. I nie zrobiłam tego. I to jest kolejny etap w moim zdrowieniu, jeżeli chodzi o emocjonalne jedzenie. I jeszcze bardzo mądre rzeczy są napisane tam u Chodakowskiej w tej książce. Bo właśnie, wyczytałam tam, że... Bo ja zawsze miałam, tak też mówiłam, wszystko albo nic, że trening, dieta, albo nic. Jak nie trenuję, to nie ma diety. I wyczytałam tam, że lepiej zrobić coś nieperfekcyjnie, coś po prostu zrobić, niż nie robić tego wcale. I tak to wczoraj do mnie dotarło, że lepiej, żebym ja była tylko na diecie, niż diecie i treningu, niż zarzucić to wszystko. Wiecie, o co mi chodzi, że lepiej być tylko na diecie, jak już nie mogę trenować, niż porzucać całkowicie wyzwanie, bo to i tak przyniesie mi pozytywne rezultaty, że na przykład nie schudnę, nie wiem, 5 kilo na wyzwaniu, tylko schudnę 3, no to chyba i tak jest lepsze. Wiecie, taką rozmowę po prostu przeprowadziłam ze sobą i też wypełniam sobie te kartki dni z tej książki w dni nietreningowe, bo to mi właśnie pomaga. Dzięki temu, że właśnie robię, zaliczam dzień dietowo, nie robię treningu, to te motywacyjne rzeczy wszystkie w tej książce mi pomagają przetrwać ten dzień. Więc właśnie jestem z siebie bardzo zadowolona, że nie rzuciłam się wczoraj na jedzenie z tych negatywnych emocji, że coś tam mi nie wychodzi po mojej myśli, także jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona, jestem na dobrej drodze, no i myśl jest taka, że dzisiaj wracam do trenowania. Także słuchajcie, tak. Właśnie, bo tu jest dużo nowych osób, wy nie wiecie, że ja od lat zmagam się z emocjonalnym jedzeniem. U mnie na kanale znajdziecie mnóstwo treści na ten temat, mnóstwo sprzed roku, półtora, dwóch lat, trzech lat. Tam ja wszystko wam mówię, moje historie odchudzania, moje diety, gotówki, tycie, chudnięcie, jak sobie radziłam z emocjami. Wszystko tam znajdziecie. Dla tych, którzy poszukują takich informacji, szukajcie, wpisujcie tam w lupce na moim kanale hasło emocjonalne jedzenie, odchudzanie. Wszystko tam znajdziecie sobie, bo jest właśnie dużo nowych osób, to może po prostu nie wiecie. Także tak, takie mam swoje problemy. I dzielę się tym tutaj, bo myślę, że idzie mi całkiem nieźle. I robię postępy, jeżeli chodzi właśnie o emocjonalną stronę tutaj odchudzania, zdrowienia i tego wszystkiego. Dobra, kochani, także znowu tu dużo gadam. Także kwestia treningowo-jedzeniowa wyjaśniona. Chciałam się z wami tym podzielić. A teraz czas na zabawę z Julianeczkiem. Dam mu jeszcze jogurta, bo coś mu kanapeczka nie poszła. Dzisiaj chyba mu się znudziły, więc zaraz dostaniesz jogurcika i będziemy się bawić. Dobra, zebrałam siebie Julianka i lecimy do Pepko jeszcze przed jego drzemką, bo się okazało, że Mikuś ma wszystkie spodnie nogawki za krótkie. Rośnie jak na drożdżach i muszę kupić prezent, bo w niedzielę jesteśmy na urodzinkach małej, pięknej dziewczynki, dwulatki, więc jakiś prezencik chcę wybrać, więc jeszcze tak sobie idziemy przed drzemeczką. Pogoda nie nastraja, ale jest bardzo ciepło, a ja Julianka w zimową kurtkę ubrałam. No, także wycieczka do Pepko, jakoś nam czas leci, później oczywiście pokażę wam, co kupiłam. Dobra, w domku już jesteśmy, wszystko pokupowaliśmy, w ogóle załamałam się w tym Pepku, dlatego, że wiecie, do tej pory byłam przyzwyczajona, że kupuję spodnie dla dzieci za 10, 15, 20 zł max, a często w promocji tam za dyszkę. A tu nagle okazuje się, że wzrost Mikołajka 110, to już nie ma żartów, to już najtańsze kosztują 25 zł. Mam oburzona i w szoku. Także pokupowałam trochę spodni dla Mikołajka.
Kupiłam po skarpetkach dla Mikołajka i Julka i to wszystko, bo Julek ma full, to już widzieliście ostatnio we vlogu, Mikuś ma full koszulek i to ma też trochę za duży, bo akurat tych, które kupujemy używane, to tam dostajemy regularnie po kimś, w sensie odkupujemy po kimś i tam już mamy nawet większe, więc to wszystko mamy, pokażę wam te spodenki na szybko, bez żadnego hola, bo... Bo tylko kilka par spodni. Dobra, tutaj mamy skarpetki dla Julianka, już takie świąteczne, jeszcze z antypoślizgiem. I tutaj dla Mikołajka trzy paki, chyba zaraz wam powiem. Te świąteczne kosztowały 10 zł, a te dla Mikołajka kosztowały 8 zł. Pewnie słyszycie Baby Shark w tle. YouTube mi zdemonetyzuje film. O, Julianek już sięga po swoje skarpetki. Piękne, prawda Juleczku? Piękne skarpeteczki dla ciebie. Dla ciebie. I tutaj mamy tak, spodeneczki granatowe, te kosztowały akurat 15 zł, tutaj Maruela, super bohaterów, te już kosztowały, słuchajcie, 25 zł, no Mikuś to już poważny wiek, długie nogi, 110 mu kupuję, będą trochę przyduże, ale już brałam większe. Te 25 zł, siwe z lampasami brązowo-białymi, bardzo mi się podobały i bardzo przyjemny materiał. To no, takie brązowo, rudawe. Jezu, ja coś nie mogę się dzisiaj wysłowić. Te kosztowały 25 zł. I takie czarne, zwykłe, klasyczne. Te kosztowały chyba najmniej 15 zł. Także 5 par spodenek dla Mikuśka. Póki co mu wystarczy. Dobra, dobra, kupiłam jeszcze dla siebie skarpety. Zapomniałam wam powiedzieć, bo ostatnio same dziury we wszystkich skarpetach mi się porobiły, więc dla siebie skarpety. Rozpakowuję wszystko, teraz po szafkach pochowam i przygotowuję Juliana na drzemkę. I gdzie jest moja paczka? Dziś bardzo, bardzo na nią czekam. A propos jeszcze włosów. Widzicie teraz jak ten, jak widać ten różowy? Taki pobłysk czasami. No, widzicie? W ogóle dzięki za pozytywny odbiór poprzedniego filmu i jak widzę, zgadzacie się ze mną, czyli ze mną jest wszystko w porządku, po prostu pani nie zna się na blondzie. Juleczek mi zasnął, więc czas na drugie śniadanie. To jest jogurt z czarnej porzeczki i tutaj musli z orzechami. No i Juleczek pospał dzisiaj półtorej godzinki. Grzeje sobie właśnie w mikrofali obiad. On już swój zjadł. Zaraz wam pokażę, co dzisiaj na obiadek, bo pyszności. Ale chciałam wam powiedzieć i podzielić się z wami polecajką fajnego serialu, bo właśnie skończyłam go na zdrówko oglądać. I jak lubicie Grę o Tron, Wikingów i te klimaty średniowieczne i takie, wiecie, intrygi na dworze, to polecam wam Marco Polo. Genialny serial, właśnie dwa sezony i tylko dwa sezony i raczej to już nie będzie nic, bo skończył się w 2019 roku. Mega ekstra fajny, polecam wam, bardzo, bardzo mi się spodobał i tak żałuję, że już jest koniec, także obejrzyjcie sobie, jak szukacie jakiegoś fajnego serialu właśnie w tych klimatach takiego średniowiecza, wojen i wiecie, Genghis Khan i te sprawy. To jest super. Proszę bardzo, to obiadek, jak zwykle porcja gigant, kurczaczek z jakimś sosikiem, kapusta kiszona i ziemniaczki, także wsuwam, pewnie z Julianeczkiem będę się dzielić, także jemy razem i lecimy po Mikołajka do przedszkola.
jesteśmy już w domku, będę robiła dzieciom naleśniczki, właściwie ciasto już mam gotowe. Dzieciaczki swoje Baby Shark, super, poszliśmy jeszcze na plac zabaw, tak się wybawiliśmy, wyganialiśmy, wyhasaliśmy, była rewelacja. I dobrze, fajnie czas nam zleciał, mąż już właśnie wrócił, także już resztę dnia w domku. Niestety nie będę się wam dziś chwalić, bo nie doszła moja paczka, więc nie będzie chwalenia, ale pewnie dojdzie jutro. A jutro nie wiem, czy będę nagrywać vloga, więc nagadałam się, że się będę chwalić. Misiu, daj mu tą piłeczkę, kochanie. A się chwalić nie będę innym razem w takim razie. Dobra, robię jedzonko, bo Julek się już denerwuje, bo jest głodny. Dobra, kochani, przyszłam tutaj do was, chwileczkę się jeszcze odezwać i słuchajcie, no nie będę dzisiaj ćwiczyć. Tak się wydarzyło, że jak poszłam na ten plac zabaw, to no złapał mnie straszny ból i tak były momenty krytyczne. Plecy, po prostu plecy, boję się, że ta arpa kulszowa mi się rozwinie. Wzięłam sobie lek przeciwbólowy i zobaczymy, także niestety nie będzie nic dzisiaj z mojego treningu. No i no trudno, godzę się z tym, po prostu godzę się z tym. Najważniejsze, żeby trzymać zdrowe jedzonko. Chociaż od razu też wam powiem, że to też, wiecie, nigdy nie jest tak idealnie i jak nie jest idealnie, to wam też mówię, że na przykład dzisiaj na podwieczorek jest zupa. Ja na przykład tej zupy nie lubię, z kalafiora. Nie lubię, jak widzę zupę z kalafiora, to nie, nie zjem tego. A że robiłam dzieciom naleśniczki, to w ramach podwieczorku zjadłam sobie pół naleśnika, lekko przesmarowane masłem orzechowym, więc to jest mój dzisiejszy podwieczorek. A kolacja, to mam tam sałatkę z ryżem, z czerwoną fasolą, to już wam nie pokażę, bo się do was odzywam, żeby się pożegnać, bo tak jak mówię, nie przyszła paczka, więc nie mam się czym chwalić, a chciałabym. Natomiast treningu też nie ma, więc tak. Tak to dzisiejszy dzionek nam zleciał. Trochę wam poopowiadałam o tych różnych zmianach w moim myśleniu, jeżeli chodzi o zdrowienie z emocjonalnego jedzenia, bo to tak naprawdę, wiecie, może wydawać się, że jest się zdrowym, ale gdzieś tam co jakiś czas mogą być nawroty takie, albo myśli takie nawrotowe, bo gdzieś zatarte mechanizmy i te takie działania, które powielały się przez lata, no gdzieś tak mocno są zakorzenione, że czasem mogą się po prostu odezwać i to jest normalne. Ja już na tyle mam dzisiaj tej świadomości, wiedzy i doświadczenia ze swoim emocjonalnym jedzeniem, że wiem, że jest to normalne. I radzę sobie z tym, po prostu radzę sobie z tym i jest dobrze. Tylko zastanawiam się, co jeszcze mi się przytrafi, zanim ukończę wyzwanie chodakowskiej. Myślę sobie, że gdybym nie robiła tego wyzwania, tylko normalnie sobie trenowała i była na dietce, to byłoby spoko. A że chcę ukończyć wyzwanie, to po prostu pod górkę. Co jeszcze może mi się przydarzyć? Obym go nie wywoływała wilka z lasu. Także kochani, będę się już z wami dzisiaj żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog wam się podobał. Jeszcze raz gorąco proszę wszystkie osoby, które mnie oglądają, a nie subskrybują, o subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a daje mi bardzo dużo motywacji do tego, żebym dalej robiła to, co robię. De facto za darmo po prostu dzielę się swoim życiem i po prostu lubię to, a chciałabym mieć cały czas dużą motywację. I nie przedłużam. Widzimy się oczywiście w kolejnym vlogu. Buziaczki. Pa!